Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, po raz czwarty u nas ze swoimi obrazami gości pani Renata Zajączkowska. Ja pamiętam jej pierwszy wernisaż, który był związany z morzem, w ogóle z wodą. Dzisiaj mamy też wernisaż związany z morzem, z wodą. Już może trochę inny, no bo minęły lata. Ten pierwszy raz to było, nie wiem, 15 lat temu, już nie chcę tutaj... 97. O. Proszę Państwa. Pani Renata Zajączkowska chyba śmiało to, co pisze w swojej takim wstępie do wystawy, powiedzieć, że jest marynistką, że kocha morze, że kocha wodę. To, co tutaj widzimy dzisiaj, to rzeczywiście jest słońce i woda. I piękność. I piękność. I plaża. Można by jeszcze dodawać tutaj tych elementów, które są związane z morzem, z wodą, wiele. Państwo przejdźcie później, jak skończymy nasze spotkanie, nasz wernisaż i tak popatrzcie na to, jak współgra światło, słońce właśnie z wodą, z morzem. Chcę go powiedzieć tyle i za chwilę oddać głos naszej bohaterce dzisiejszego spotkania, że jej obrazy, poza tym, że od wielu, wielu lat tutaj wiszą w ośrodku Nowolipie, wiszą w najlepiej reprezentowanych galeriach Europy. Dziękuję. W imieniu wywalców ośrodka Nowolipy za to, że możemy znowu przez następne kilka miesięcy oglądać te obrazy. Ja myślę też, że taką dużą inspiracją jest ta pani działka, o której rozmawialiśmy sobie, jak wieszaliśmy obrazy, że tam pani się czuje szczęśliwa, wyzwolona i po prostu tam pani czuje tą miłość. Na jurnal.